ale widziałem, że najpierw kilka razy do odpowiedzi wyrwał się pan Janusz Korwin-Mikke. Nie tyle wyrywałem do odpowiedzi, tylko przyszedłem tutaj, żeby walczyć z panem Rafałem Trzaskowskim, którego uważam za wariata, ale widzę, że są więksi wariaci w tym gronie. Proszę państwa. Starajmy się nie obrażać. Jak chcę powiedzieć, ja nie obrażam. Szukajmy słów. Ja się nie obrażam. Wiele moich dzieci, jak mówią o koleżance, że to jest wariatka, to jest pozytywnie odbierane. Otóż, w innym kontekście. Otóż, proszę państwa, jak chcę powiedzieć jedno, ja chcę być złym prezydentem Warszawy. Pan Rafał Trzaskowski jest dobrym prezydentem Warszawy. W ustroju zwanym półdemokracją. Dobry prezydent to jest prezydent, który zadłuża miasto i za to wybuduje, a to fontannę, a to tramwaj idiotyczny, a to coś tam. Natomiast prezydent, który będzie spłacał długi po poprzednikach, jest złym prezydentem, bo niczego nie załatwił dla miasta, tylko oddaje długi. Otóż ja będę złym prezydentem miasta i będę oddawał długi, będę spłacał długi, które narobili moi poprzednicy. Pan Trzaskowski zwiększył prawie dwukrotnie zadłużenie Warszawy. Za to powinien pójść siedzieć. Po prostu za to, co on robi. Tutaj pani Biejat mówi, że można by jeszcze się zadłużać bardziej śmiało. Otóż nie. Trzeba oddawać długi, bo kto je odda? Ja mam 8 dzieci, ja mam 13 wnuków. Nigdy pan nie miał kredytu? Co? Kredytu nigdy pan nie miał? Bardzo rzadko miewałem, ale spłacałem w ciągu 2-3 lat. I taki kredyt oczywiście można wziąć, natomiast nie można robić, że nieustannie zwiększamy to zadłużenie, bo ono się zwiększa. Nie ma przykładu w tym ustroju, jakim jest demokracja, żeby się ktokolwiek spłacał długi. Wszyscy nadal zadłużają. I powtarzam jeszcze raz. Moim celem jest zmniejszenie. Teraz na co pan Trzaskowski wydaje pieniądze? No, na przykład dopłacił do zupełnego idiotyzmu, jakim jest tramwaj. Dopłacił 187 milionów do tramwajów, prawda? Otóż ja natychmiast zatrzymam budowę i rozbiorę ten tramwaj do Wilanowa, czyli przywrócę znowu 3 pasy ruchu na Belwederskiej. Bo i wtedy były korki, jak zrobiono buspas. To już się zrobiły korki. Jak nie było buspasu, nie było tramwajów, nie było korków. Zrobiono buspas, teraz będzie linia na tramwaj i się nie da jechać do Wilanowa. Ja to przywrócę. Będzie się dało jechać tramwajem. Słucham? Tramwajem będzie się dało jechać. Ale no, tramwajem się będzie dało jechać. Przewieź pan lodówkę tramwajem i się pan przekonasz, jak się jeździ tramwajem. A poza tym dbajmy o kobiety. Kobiety nie chcą do teatru jechać tramwajem. Kobiety chcą, żeby je zawieźć samochodem. Pani Magdaleno, to da się do teatru tramwajem? Niekoniecznie. Da się, nawet w szpilkach, uwierzy pan. Co więcej, ja na szpilkach to nawet jeżdżę do pracy rowerem i no też to się tylko da. To chciałem ustalić. Ale więcej, wydaje mi się, ja dość chyba częściej jeżdżę tramwajem niż kolega tutaj, ale nie wydaje mi się, żeby to było częsty przypadek, że trzeba było tak na co dzień jeździć z lodówką transportem publicznym. To już jest koniec wypowiedzi. Ale może to ja, ale nie wiem. Panie, ja też jeżdżę tramwajem, dlatego, bo lepiej być rzeźnikiem niż baranem. Jeżeli miasto dopłaca, to trzeba korzystać z tego, że dopłacają, prawda? Ale wie pan, trzeba zlikwidować ten system. Ale jakby pan rozebrał tramwaj, na które zostały wydane środki publiczne, to mógłby pan pójść siedzieć, bo to jest skrajna niegospodarność. No wydaje pan, Trzaskowski wydaje 150 za 8 milionów złotych na tramwaj, a pan idzie i go rozbiera. No, ale jak pan szanuje publiczne pieniądze? Żeby się nie skończyło tak, że miał siedzieć Trzaskowski, a będzie jak ale chwileczkę, ale straty miasta będą wynosiły 300 milionów rocznie, jeżeli ludzie będą stali w korkach. Bo to jest strata. Nieważne jest budżet miasta. Trzeba dbać o ludzi, a nie o budżet miasta. Pan to myśli tylko o budżecie miasta. A ja myślę o ludziach. Jeżeli człowiek stoi w kolejce przez pół godziny, to pół godziny pracy człowieka to są duże pieniądze. Jak pan to pomnoży przez setki tysięcy ludzi, którzy stoją w korkach. To się liczy. Pieniądze ludzi, a nie pieniądze w budżecie. Ależ oczywiście.